Witam serdecznie, Wójcik Łukasz, uczniowski klub sportowy Same Judo. Jesteśmy w Markach na czwartej edycji Same Judo Cup, czyli Międzynarodowych Mistrzostw Marek w Judo. W tym roku gościmy 1240 zawodników z ponad 20 krajów. Co ciekawe, mamy zgłoszonych 86 ekip, w tym 50 ekip aż z zagranicy, więc jest to najbardziej międzynarodowy turniej judo dzieci w naszym kraju. Nasz turniej został objęty patronatami honorowymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a także Ambasady Japonii oraz burmistrza miasta Marki, pana Jacka Orycha. Rywalizacja odbywa się na 5 matach przez 2 dni. Walczą dzieci urodzone w latach 2006-2012, zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Jest to kolejna edycja i tegoroczną nowością jest organizacja międzynarodowego kampu, czyli dwóch treningów, które poprowadzi trener z Mongolian Judo Academy i mamy nadzieję, że przekaże nam fajne rzeczy, którymi będziemy mogli się dzielić z innymi trenerami. Ekipy zagraniczne stanowią około 70% wszystkich zawodników startujących na naszym turnieju. Czegoś takiego do tej pory nie było na skalę polską, jeśli chodzi o turnieje judo dzieci. Półfinał był bardzo ciężki, miałem walkę z chłopcem z Kazachstanu, trwał po regulaminowym czasie, nikt nie wygrywał, on miał dwie kary, ja miałem jedną, no i w dogrywce udało mi się rzucić na Vasari i udało mi się wygrać walkę. No finał trochę szybciej, udało mi się rzucić w połowie walki na Vasari i utrzymać ten wynik do końca walki i wygrałem. Nazywam się Mateusz Waćko, jestem z klubu Same Judo i zdobyłem dzisiaj drugie miejsce na tych zawodach. Pierwsze trzy walki w bardzo mocnej kategorii, w której byłem do 50 kg, udało mi się wygrać, nie było to łatwe. Po tych trzech ciężkich bojach doszedłem do finału z bardzo mocnym zawodnikiem z Bułgarii. Na początku walka przebiegała bardzo równo, lecz potem mój przeciwnik zdobył punkt i do końca nie zostało wiele czasu, trzeba było atakować. No ale niestety te ataki się nie udały, przeciwnik rzucił mnie jeszcze raz. No i drugie miejsce wydaje mi się, że też jest bardzo dobrym wynikiem.
tak naprawdę większość naszego sezonu jest właśnie skierowana pod ten turniej, żeby na tym turnieju nasi zawodnicy byli w jak najlepszej formie. Przygotowujemy się szybkościowo, siłowo. No i tak naprawdę wszyscy, można powiedzieć, są dobrze przygotowani. No my tak naprawdę przygotujemy się już nawet od początku lata, już mamy pełne obroty nawet w lato i pół roku jest takie bardzo mocne przygotowywanie się do tych różnych imprez typu same Judo Cup.